11 listopada 1918 roku zakończono walki na froncie zachodnim. Straty, jakie poniosły poszczególne społeczeństwa, były wielkim szokiem. Zmobilizowano w sumie prawie 65 milionów żołnierzy, z których 8,5 miliona zginęło, a 20 milionów zostało rannych. Europa wypełniła się kalekimi mężczyznami, którzy z racji tego, że nie mogli znaleźć pracy, żyli w ubóstwie i biedzie. Wojna wydrenowała gospodarki walczących państw, przez co wkrótce po jej zakończeniu rozpoczął się w Europie kryzys. Największym zwycięzcą konfliktu okazały się Stany Zjednoczone, które do wojny przystąpiły najpóźniej i poniosły minimalne straty ludzkie, ale gospodarczo i prestiżowo zarobiły na tym konflikcie najwięcej. Państwa centralne przegrały wojnę i o ich losie miały zadecydować traktaty pokojowe. Losy Niemiec miały zadecydować się na konferencji pokojowej w Paryżu. Francja dążyła do jak największego osłabienia Niemiec tak, by nie odbudowały one swojej potęgi sprzed 1914 roku. To otwierało drogę do francuskiej dominacji w Europie. Na to natomiast pozwolić nie chciała Wielka Brytania. Oczywiście nie chciała ona odbudowania niemieckiej potęgi na morzu, jednak równocześnie nie chciała pozwolić na zbytni wzrost potęgi Francji. Ta gra sił i interesów wpłynęła na ostateczny kształt podpisanego 28 czerwca 1919 roku traktatu wersalskiego kończącego wojnę z Niemcami. Na jego mocy Niemcy utraciły Alzację i Lotaryngię na rzecz Francji, Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie na rzecz Polski, a niewielkie zyski terytorialne kosztem Niemiec odnotowała Dania, Belgia i Czechosłowacja. Gdańsk i Kłajpeda zostały przekształcone w wolne miasta pod kontrolą międzynarodową. Niemcy utraciły wszystkie kolonie. Pogranicze francusko-niemieckie, tak zwana Nadrenia, miała zostać zdemilitaryzowana, czyli pozbawiona w całości infrastruktury wojskowej. Niemiecką armię ograniczono do 100 tysięcy żołnierzy z zakazem posiadania czołgów i lotnictwa. Bardzo głębokie ograniczenia dosięgły również niemieckiej floty wojennej, która nie mogła posiadać okrętów podwodnych. Dodatkowo Niemcy zostały zmuszone do zapłacenia gigantycznych odszkodowań na rzecz zwycięskiej koalicji. Warunki traktatu pokojowego dla Niemiec były zbyt surowe, wręcz upokarzające. W tym pokoju należy doszukiwać się przyczyn wybuchu kolejnego globalnego konfliktu, gdyż poniżeni Niemcy pragnęli po prostu rewanżu. W latach 1919-1920 podpisano traktaty pokojowe z pozostałymi państwami centralnymi – Austrią, Węgrami, Bułgarią i Turcją. Były one równie surowe jak traktat wersalski dla Niemiec. Wszystkie z państw pokonanych utraciły część terytoriów i zostały zmuszone do drastycznej redukcji armii. Austrii dodatkowo zakazano planów zjednoczenia z Niemcami. Wojna rozbudziła wśród Europejczyków nastroje nacjonalistyczne. Popularną stała się idea państwa monoetnicznego, czyli kraju, w którym zdecydowaną większość mają przedstawiciele jednego narodu, a mniejszości narodowe są nieliczne. Prowadziło to do masowych i często przymusowych przesiedleń ludności. Część państw europejskich, w tym Polska, zostały zmuszone do podpisania tzw. Małego Traktatu Wersalskiego. W dokumencie tym zobowiązano się do przestrzegania praw mniejszości narodowych zamieszkujących tereny tych państw. Dokumentu tego nie podpisały m.in. Francja, Wielka Brytania oraz Niemcy. Jednym z punktów Traktatu Wersalskiego było utworzenie Ligi Narodów. Organizacja ta powstała w 1920 roku z siedzibą w Genewie. Jej zadaniem było zapobieganie kolejnym wojnom. Na jej czele stał sekretarz generalny, a najważniejsze decyzje podejmowano na zbierającym się raz do roku zgromadzeniu ogólnym. Ostatecznie Liga Narodów nie wywiązała się ze stawianych zadań. Okazała się być zupełnie bezsilna wobec agresywnych działań Japonii, Włoch czy Niemiec. Została rozwiązana w 1946 roku, a jej zadania przejęła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Europa po I wojnie światowej radykalnie się zmieniła. Z mapy zniknęły monarchie w Austrii, Niemczech i Rosji. Dwa pierwsze państwa przekształciły się w demokratyczne republiki. W trzecim władzę przejęli bolszewicy. Na gruzach upadłych cesarstw powstały nowe państwa. Polska, Czechosłowacja, Węgry, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia oraz Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, które od 1929 roku przyjmuje nazwę Jugosławia.
W 1921 roku Wielka Brytania uznała niepodległość Irlandii. Bezpośrednio po zakończeniu wojny Niemcy, podobnie jak Rosja Sowiecka, były izolowane na arenie międzynarodowej. Jednak dzięki układowi z Rapallo z 1922 roku, gdzie oba państwa nawiązały z sobą współpracę, ta izolacja została przerwana. W 1925 roku w Locarno Niemcy podpisały z Francją i Belgią układ o nienaruszalności granic. Takich gwarancji odmówiły jednak Polsce i Czechosłowacji. W tej sytuacji Francja zawarła z tymi państwami dwustronne umowy gwarantujące pomoc w razie niemieckiej agresji. Układ z Locarno pokazywał, że zarówno Niemcy, jak i Francja nie traktują granic nowo powstałych państw jako nienaruszalnych. Po wojnie rozpoczął się proces odbudowy gospodarek poszczególnych państw. Szczególnie korzystały na tym Stany Zjednoczone, które wypracowały na skutek wojny duże nadwyżki kapitału pochodzące ze sprzedaży materiałów dla walczących państw europejskich. Te nadwyżki Amerykanie w dużej części zainwestowali na giełdzie, wykupując akcje różnych spółek, w tym tych, które prowadziły bardzo ryzykowne interesy. Ceny akcji zaczęły bardzo szybko rosnąć i często kosztowały więcej niż faktycznie były warte. W momencie, kiedy zabrakło już środków u inwestorów do zakupu nowych akcji, ich ceny zaczęły w końcu spadać. A to spowodowało ich wyprzedaż przez ludzi, którzy chcieli odzyskać swoje pieniądze. Szybka wyprzedaż doprowadziła do paniki na rynku, a w efekcie do krachu, czyli gwałtownego spadku cen na giełdzie. Początkiem tych wydarzeń był dzień 24 października 1929 roku, znany też jako Czarny Czwartek, który stał się początkiem wielkiego kryzysu gospodarczego. Ceny akcji spadły w błyskawicznym tempie. Wielu Amerykanów straciło ulokowane w akcjach oszczędności. Banki ograniczyły kredyty inwestycyjne dla firm, co spowodowało spadek produkcji. Dodatkowo pozbawieni pieniędzy ludzie zaczęli kupować mniej, co ten trend jeszcze pogłębiło, w efekcie czego pojawiać się zaczęło gwałtownie rosnące bezrobocie. Gospodarka europejska, mocno już powiązana z amerykańską, również, choć z pewnym opóźnieniem, odczuła kryzys. Spowodowany był on nade wszystko faktem, że Amerykanie masowo zaczęli wycofywać kapitał z rynku europejskiego. Najmocniej odczuły to Niemcy, w których Amerykanie szczególnie dużo zainwestowali, ale kryzys wystąpił też w pozostałych państwach. Sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych zaczęła się zmieniać dopiero od 1933 roku. Wtedy to prezydent Franklin Delano Roosevelt wprowadził program reform ekonomiczno-społecznych określanych jako New Deal, czyli Nowy Ład. W ramach tego programu państwo zaczęło wcielać w życie finansowany przez rząd program dużych inwestycji publicznych, przy których zatrudniano bezrobotnych. Dzięki tym działaniom udało się ożywić rynek wewnętrzny i przełamać kryzys. W Europie politycznym skutkiem wielkiego kryzysu było dojście do władzy Adolfa Hitlera. W Polsce konsekwencje tego kryzysu były odczuwalne do 1935 roku. Sytuacja w Europie po I wojnie światowej była niezwykle trudna. Szalał kryzys gospodarczy, narastały tendencje nacjonalistyczne lub rewolucyjne, z którymi młode demokracje nie potrafiły sobie poradzić. Jednym z państw, które borykało się z tym problemem, były Włochy. Kraj ten, mimo zwycięstwa w wojnie, nie był zadowolony ze zdobyczy, jakie ten konflikt przyniósł. Panujące wśród byłych żołnierzy duże bezrobocie doprowadziło do tego, że w ich szeregach powstały w 1919 roku Związki Włoskich Kombatantów, przekształcone w 1921 roku w Narodową Partię Faszystowską, na czele której stanął Benito Mussolini. Partia ta stworzyła zbrojne bojówki, które od kolorów mundurów nazywano czarnymi koszulami. Zwalczały one inne organizacje polityczne przy pomocy terroru i przemocy. Równocześnie wraz z pojawieniem się tej partii narodził się nowy nurt polityczny, który nazywano faszyzmem. Stanowił on zestaw poglądów, w których elementy nacjonalizmu były połączone z militaryzmem oraz przekonaniem o wyjątkowości narodu lub rasy. Równocześnie towarzyszył mu kult jednostki, wodza prowadzącego partię. Stał on w opozycji do liberalizmu, za wrogą ideologię uznawał komunizm. W
W październiku 1922 roku faszyści zorganizowali we Włoszech zamach stanu, zwany Marszem na Rzym. W jego trakcie tysiące czarnych koszul ruszyły w stronę stolicy Włoch. Mussolini skłonił króla do powierzenia mu urzędu premiera. Bezpośrednio po przejęciu władzy Mussolini zakazał działalności partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych pozafaszystowskimi. Król został zupełnie odsunięty od wpływu na władzę. W 1929 roku Mussolini zawarł z papieżem Piusem XI porozumienie nazywane traktatami laterańskimi. Na ich mocy powstało państwo Watykan i zakończył się trwający od zjednoczenia Włoch spór Włoch z papiestwem. Podobną drogą do Włoch poszły Niemcy. Po przegranej wojnie wszechobecne było w społeczeństwie ogromne rozczarowanie po niesprawiedliwym według Niemców traktacie wersalskim. W gospodarkę uderzyło bezrobocie oraz konieczność wypłaty zwycięskim państwom ogromnych odszkodowań. W takich okolicznościach, wzorując się na doświadczeniach Włoch, powstał narodowy socjalizm zwany nazizmem. Narodowo-socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, w skrócie NSDAP, powstała w 1920 roku i skupiała początkowo rozgoryczonych weteranów I wojny światowej. Na czele partii stanął Adolf Hitler. W listopadzie 1923 roku naziści próbowali zorganizować nieudany pucz, czyli zamach stanu w Monachium. W jego rezultacie Hitler trafił do więzienia. Przebywając w nim napisał książkę Mein Kampf, Moja walka, w której przedstawił on założenia nazizmu. Uznał on Niemców za rasę panów, nadludzi, którzy mają prawo do powiększenia swojej przestrzeni życiowej kosztem państw znajdujących się na wschód od Niemiec. Odpowiedzialność za klęskę Niemiec w I wojnie światowej zrzucił na Żydów, którzy stali się największym wrogiem nazistów. Antysemityzm stał się jednym ze znaków rozpoznawczych nowej ideologii. Po wyjściu z więzienia, w którym pobyt przysporzył Hitlerowi dodatkowej popularności, kontynuował on pracę nad rozszerzaniem wpływów swojej partii. Aktywował on partyjne bojówki, czyli oddziały szturmowe, w skrócie SA, które zajęły się zwalczaniem przeciwników politycznych na ulicach. Wkrótce, dzięki wielkiemu kryzysowi, NSDAP stało się najpotężniejszą partią w Niemczech. Jej postulaty trafiały na bardzo podatny grunt w niemieckim społeczeństwie. W partii Hitlera otoczono kultem jako przywódcę partii i państwa. Nadano mu tytuł Führera, czyli wodza. W marcu 1933 roku, na skutek wolnych i demokratycznych wyborów, w Niemczech zwyciężyło NSDAP. Hitler objął stanowisko kanclerza Niemiec. Wkrótce po pożarze budynku niemieckiego parlamentu Reichstagu, o podpalenie którego oskarżono komunistę, zdelegalizowano najpierw komunistyczną partię Niemiec, a wkrótce po niej pozostałe partie polityczne. Niemcy, podobnie jak wcześniej Włochy, stały się państwem jednopartyjnym, które zaczęło się określać mianem III Rzeszy. Głównym celem Hitlera stało się odrzucenie zapisów traktatu wersalskiego, odzyskanie utraconych terenów i odbudowa potęgi państwa. W 1934 roku Hitler rozprawił się krwawo z opozycją w szeregach własnej partii. Wtedy to dowództwo SA zostało wymordowane przez nową organizację podległą bezpośrednio Hitlerowi, czyli SS, co można przetłumaczyć jako oddział ochronny, na czele której stał Heinrich Himmler. Wydarzenie to określane jest jako noc długich noży. Po śmierci prezydenta Hindenburga połączono funkcję kanclerza i prezydenta. Hitler przejął w ten sposób pełnię władzy. W Niemczech zaczęło funkcjonować państwo totalitarne, czyli wszystkie strefy życia obywateli były kontrolowane przez struktury państwowe. Każdy musiał należeć do różnych organizacji działających przy NSDAP. Dzieci ulegały indoktrynacji, czyli uporczywemu i systematycznemu wpajaniu określonych idei, w tym wypadku nazistowskich. Specjalnie dla nich zorganizowano Hitlerjugend, czyli młodzieżową organizację nazistowską. Sytuacja wewnętrzna w Niemczech spowodowała, że wielu naukowców, artystów czy polityków udało się na emigrację. Jednym z nich był Albert Einstein. W nazistowskich Niemczech do niespotykanej wcześniej skali rozwinęła się propaganda. Upowszechnienie nazistowskich poglądów miało miejsce za pośrednictwem wszystkich stosowanych wtedy kanałów informacyjnych – prasy, radia, filmu czy plakatu. Na czele całej tej machiny stał Józef Goebbels. Od 1933 roku w całych Niemczech zaczęły powstawać obozy koncentracyjne.
czyli rodzaj ciężkiego więzienia, w którym osadzeni zmuszani byli do bardzo ciężkiej pracy. Zadaniem tych obozów wkrótce stała się fizyczna eliminacja jednostek i całych grup uznanych przez system za wrogów. Odbywała się ona poprzez pracę ponad siły, niedożywienie, choroby i przemoc strażników. Na terenach obozów organizowano również masowe mordy więźniów przy użyciu gazów trujących. W 1935 roku na terenie III Rzeszy weszły w życie tzw. ustawy norymberskie, na mocy których pozbawiono ludność żydowską większości praw obywatelskich, w tym małżeństw mieszanych z Niemcami. Apogeum prześladowań Żydów była tzw. Noc Kryształowa z 9 na 10 listopada 1938 roku, kiedy to na terenie całych Niemiec spalono wiele synagog oraz zniszczono kilka tysięcy sklepów. W jej trakcie zamordowano prawie 100 osób, a około 26 tysięcy wywieziono do obozów koncentracyjnych. Żydom zakazano wstępu do kina i teatru. Pojawiła się lista zawodów, których nie mogli wykonywać. Inną grupą etniczną, którą Niemcy eliminowali na równi z Żydami, byli Romowie. Ten sam los spotkał również wszystkich niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Przedstawiciele wszystkich tych grup byli poddawani m.in. eksperymentom medycznym. W wyniku wojny domowej bolszewikom udało się odzyskać kontrolę nad prawie całym dawnym państwem carów. Jedynie na wschodzie oparły się im Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia. 30 grudnia 1922 roku formalnie utworzono Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Początkowo twór ten składał się z Rosji, Białorusi i Ukrainy, jednak z biegiem czasu analogiczne twory zaczęły powstawać również w części azjatyckiej państwa. Struktura federacyjna Związku była zabiegiem czysto propagandowym, gdyż faktycznie stery rządów znajdowały się w Moskwie. O tym, co naprawdę działo się w ZSRS, reszta Europy właściwie nie wiedziała. Zwykli obywatele państwa sowieckiego właściwie nie mogli go opuszczać, a wszystkie informacje przenikające do świata zewnętrznego były ściśle kontrolowane. Związek Sowiecki pogrążył się z własnego wyboru w izolacji. Do 1924 roku na czele ZSRS stał Włodzimierz Lenin. Po jego śmierci z wewnętrznej rywalizacji o władzę zwycięsko wyszedł Józef Stalin, który na przestrzeni kolejnych lat umocnił swoją pozycję, likwidując wszelką wewnętrzną opozycję, a swojego największego rywala, Lwa Trockiego, zmusił do emigracji w 1929 roku. Stalin został wtedy sekretarzem generalnym partii bolszewickiej, która zmieniła swoją nazwę na Wszechzwiązkową Komunistyczną Partię Bolszewików, w skrócie WKPB. Umocnieniu władzy Stalina w państwie służył budowany konsekwentnie kult własnej osoby, tak zwany kult jednostki, w czym komunizm stał się bardzo podobny do faszyzmu. Wizerunki Stalina obecne były w prasie, literaturze czy filmie. Opisywano go jako geniusza wojskowego i politycznego, a na jego poglądy powoływano się w pracach naukowych. To, jak go postrzegano, świetnie ilustruje te określenia, którym proszę poświęćcie chwilę. Również tutaj miała miejsce indoktrynacja wśród dzieci i młodzieży. Stworzono dla nich specjalne organizacje pionierów, w którym obowiązkowo działały dzieci od 9 do 14 roku życia, a młodzież powyżej 14 roku życia wchodziła w skład komsomolu. W latach 1936-1938 NKWD, czyli Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, rodzaj tajnej policji, przeprowadził tzw. Wielką Czystkę. Pod zarzutem zdrady przeprowadzono aresztowania i egzekucje wśród oficerów oraz przywódców bolszewickich. Represje dotknęły w tym czasie masowo również zwykłych obywateli. Miliony z nich zginęły wysłane do obozów pracy lub rozstrzelane w więzieniach NKWD. Z zakończeniem Wielkiej Czystki Stalin stał się niekwestionowanym przywódcą Związku Radzieckiego. W trakcie wojny domowej bolszewicy ustanowili tzw. komunizm wojenny. Państwo przejęło większość gałęzi gospodarki, likwidując w tym polu własność prywatną. Wprowadzono obowiązkowe dostawy żywności ze wsi do miast. Wszelkie próby oporu ze strony chłopów tłumiono siłą. Taki model gospodarki doprowadził do dramatycznego spadku produkcji przemysłowej i żywnościowej. Bolszewicy zdecydowali się na ograniczone reformy w duchu kapitalistycznym. W 1921 roku uchwalono nową ekonomiczną politykę, czyli NEP. Zezwolono chłopom na sprzedaż nadwyżek żywnościowych w miastach i zezwolono również na prowadzenie drobnej, prywatnej działalności gospodarczej.
Doprowadziło to na przestrzeni lat 20. do częściowej odbudowy i ożywienia gospodarki. W 1928 roku Stalin ogłosił zakończenie NEP-u. Rozpoczęła się kolektywizacja rolnictwa. Całą ziemię odebrano chłopom i stworzono z niej wielkie gospodarstwa rolne, państwowe sowchozy i spółdzielcze kołchozy. Ponownie upaństwowiono cały przemysł i handel. Wprowadzono gospodarkę planowaną, czyli rozwijano kraj na podstawie ustalanych w Moskwie 5-letnich planów. Pierwszy taki plan wprowadzono w 1928 roku. W tych koncepcjach szczególnie dużą uwagę poświęcano rozwojowi przemysłu ciężkiego, czyli górnictwa i hutnictwa. Dzięki temu stał się możliwy postępujący równocześnie rozwój przemysłu zbrojeniowego. Dynamiczna rozbudowa przemysłu miała na celu zmniejszenie różnicy rozwojowej pomiędzy Związkiem Sowieckim a Zachodem Europy i przygotowanie Armii Czerwonej do wzniecenia światowej rewolucji. Te inwestycje odbywały się kosztem olbrzymich wyrzeczeń społeczeństwa, a podniesienie możliwości produkcyjnych przemysłu nie przekładało się na wzrost poziomu życia zwykłego obywatela, bo większość mocy pochłaniały zbrojenia. Równocześnie przy inwestycjach wykorzystywano niewolniczą pracę milionów więźniów systemu. Komunizm od początku miał na rękach krew niezliczonych ofiar postrzeganych jako wrogowie systemu. Mordowano kapłanów, monarchistów, ziemiaństwo i burżuazję. Po zakończeniu wojny domowej zaczęto rozwijać system obozów pracy, czyli łagrów. Zarządzał nim gułag, czyli główny zarząd obozów. Do obozu trafiano za najbłahsze nawet przewinienia czy fałszywe donosy. Niezwykle krwawy przebieg miała przymusowa kolektywizacja, na którą nie chcieli godzić się chłopi. Represje spotykały najbardziej zamożnych spośród nich, których określano mianem kułaków. Ogromną liczbę ofiar, liczoną w milionach, spowodował celowo wywołany na Ukrainie przez władze sowieckie tzw. Wielki Głód. Niemcy i Związek Sowiecki były państwami, które od początku krytykowały system wersalski. Oba państwa po zakończeniu wojny znajdowały się w izolacji politycznej, a wyszły z niej nawiązując wzajemne stosunki. Miało to miejsce w 1922 roku w Rapallo, gdzie podpisano układ jawny o wzajemnej współpracy gospodarczej i tajny o współpracy wojskowej. To dzięki niemu Niemcy mogli omijać zapisy traktatu wersalskiego, testując na sowieckich poligonach rozwiązania techniczne, których nie mogli badać u siebie. Wraz z dojściem Hitlera do władzy współpraca ta uległa zahamowaniu, a oba systemy totalitarne zaczęły się postrzegać jako głównych wrogów ideologicznych. Rozpoczęła się ostra rywalizacja na arenie międzynarodowej, czego najjaskrawszym przejawem była wojna domowa w Hiszpanii, gdzie Związek Sowiecki wsparł Republikę, a Niemcy i Włochy generała Franco. Jednak ostatecznie pragmatyzm polityczny zwyciężył i na skutek narastania napięcia w Europie od 1938 roku oba państwa, licząc na zyski terytorialne, podpisały 23 sierpnia 1939 roku pakt Ribbentrop-Mołotow, który dotyczył podziału stref wpływów w Europie Środkowej. Pierwsza wojna światowa zmieniła nie tylko mapę polityczną Europy, ale także europejskie społeczeństwa. Upadek monarchii w Niemczech, Austro-Węgrzech oraz w Rosji doprowadził do upowszechniania się w Europie, zwłaszcza w nowo powstałych państwach, rządów demokratycznych. To wpłynęło na uzyskanie przez obywateli coraz większej ilości praw. Równocześnie dostrzeżono potrzebę uświadomienia szerokich mas obywateli i budowanie w nich odpowiednich i pożądanych z perspektywy państwa postaw, jak na przykład patriotyzm czy świadomość narodowa. Dlatego coraz powszechniejszym w Europie stawał się obowiązek nauki szkolnej dla wszystkich dzieci od 7 do 14 roku życia. W większości państw nastąpiło rozdzielenie działalności państwa od kościoła. Obowiązek szkolny wpłynął na upowszechnienie umiejętności czytania i pisania, a to przełożyło się na zwiększenie czytelnictwa prasy, co w efekcie zaczęło się przekładać na realną siłę mediów w kreowaniu postaw społecznych. Coraz większą popularnością zaczęło cieszyć się radio oraz kino. Znani aktorzy zaczęli urastać do roli wielkich, znanych na całym świecie sław. Takie postacie jak Rudolf Valentino, Greta Garbo, Charlie Chaplin czy polska aktorka Apolonia Chałupiec, znana pod scenicznym nazwiskiem Pola Negri, stały się symbolem kina niemego. Pod koniec lat 20. do sprzedaży trafiły pierwsze odbiorniki telewizyjne, co było sygnałem zbliżającego się kolejnego przełomu. Coraz większa liczba kanałów przekazywania informacji, takich jak radio, gazety, film czy rodząca się telewizja, oraz ogromna powszechność w ich wykorzystaniu spowodowała, że zaczęto mówić o mediach masowych, czyli mass mediach.
również politycy zaczęli dostrzegać ich rolę. I o ile w państwach demokratycznych wykorzystywane były głównie do przekazywania informacji oraz rozrywki, to w państwach totalitarnych stały się narzędziem w procesie indoktrynacji społeczeństwa, czyli systematycznego i natarczywego wpajania pewnych idei. Media zaczęto wykorzystywać jako źródło propagandy, w których przedstawiano zniekształconą i nieprawdziwą wizję rzeczywistości, w której na przykład przejaskrawiano własne osiągnięcia, a w złym świetle przedstawiano przeciwników politycznych czy ideologicznych. Oddech, jaki świat zyskał po zakończeniu wojny, połączony z dobrą początkową koniunkturą w Stanach Zjednoczonych, spowodował, że ludzie chcieli żyć szybko i wesoło. Przekładało się to na popularność żywiołowych tańców, takich jak foxtrot czy charleston. W muzyce bardzo popularny stał się jazz, w którym bardzo ważna była tendencja artystów do improwizacji. Zmianie uległy stroje. Zniknęły krępujące ruchy damskie suknie czy formalne męskie fraki. W modzie damskiej zaczęły dominować krótsze, swobodniejsze kreacje o obniżonej talii i niesymetrycznych rozcięciach, wykonane z luksusowych materiałów, przyozdobionych w pióra, koraliki czy frędzle. W męskim stroju frak w sytuacjach oficjalnych został zastąpiony przez smoking, a coraz powszechniejszy jako strój dzienny stał się garnitur. Postęp technologiczny przełożył się na zmiany w sposobach podróżowania. Rozwój motoryzacji i lotnictwa spowodował, że te metody komunikacji zaczęły być coraz większą konkurencją dla kolei. Coraz doskonalsze samochody doprowadziły do powstania coraz większej ilości dobrej jakości dróg, co jeszcze poprawiało konkurencyjność samochodu. W latach 30. w związku z państwowymi inwestycjami, które miały pomóc wyjść z wielkiego kryzysu, w Europie i w USA powstały sieci autostrad. W Stanach Zjednoczonych proces motoryzacji przebiegał najszybciej. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu produkcji taśmowej, co doprowadziło do gwałtownego przyspieszenia produkcji i spadku cen samochodów, przez co stały się one ogólnodostępne. Symbolem tego postępu stał się legendarny model samochodu Ford T. Na początku XX wieku w architekturze zaczęto zrywać z nawiązaniami do stylów historycznych. Pojawił się modernizm oraz jeden z jego nurtów, czyli funkcjonalizm, w którym decydująca była prostota i funkcjonalność budynków. Zrezygnowano z budowy zdobionych kamienic, które zaczęły zastępować bloki mieszkalne, w których znajdowały się mieszkania wyposażone zgodnie z tym samym standardem. W krajach totalitarnych zaczęły powstawać budynki o charakterze monumentalnym, czerpiące wzorce z klasycyzmu. Olbrzymie gmachy rządowe czy sportowe miały podkreślać potęgę i siłę systemu. Budowle wznoszone w tej formie w Związku Sowieckim określano jako socrealistyczne. Odrzucenie kanonów miało również miejsce w sztuce. Nowe kierunki odwoływały się do świata wyobraźni i marzeń, surrealizm, nieograniczonej swobody twórczej, dadaizm czy piękna zdobyczy techniki, futuryzm. Przeobrażeniom uległo również społeczeństwo. Zmianie zaczęła ulegać rola kobiety. Pierwsza wojna światowa spowodowała, że kobiety w związku z pobytem mężczyzn na wojnie zaczęły wykonywać prace do tej pory dla nich niedostępne, jak na przykład w przemyśle zbrojeniowym, a zdecydowanie więcej kobiet niż do tej pory zaczęło aktywność zawodową. To przełożyło się na uniezależnienie ekonomiczne kobiety, co stało się podstawą do walki o równe prawa obu płci, czyli emancypację. Proces ten postępował szybko po zakończeniu I wojny, czego przejawem było coraz powszechniejsze przyznawanie kobietom pełni praw politycznych, analogicznych jak mężczyznom. W Polsce kobiety otrzymały pełnię praw politycznych już w listopadzie 1918 roku, tuż po odzyskaniu niepodległości. Wraz z dojściem do władzy Hitlera rozpoczął się proces militaryzacji Niemiec. Rozbudowie ulegał przemysł zbrojeniowy, błyskawicznie rosły zamówienia dla armii, co wpływało na zwiększenie zatrudnienia i wzrost poparcia społecznego dla działań nazistów. W 1935 roku wprowadzono powszechny pobór do wojska i rozpoczęto rozbudowę armii, czyli Wehrmachtu, łamiąc postanowienia Traktatu Wersalskiego. Działania te nie spotkały się z żadną realną reakcją Francji i Wielkiej Brytanii. W rozbudowie sił zbrojnych duży nacisk położono na rozwój nowoczesnych narzędzi prowadzenia działań wojennych, czyli lotnictwa, Luftwaffe oraz broni pancernej. Czołgi komasowane były w dużych związkach taktycznych, dywizjach pancernych, które miały wykonywać samodzielne zadania postawione przez dowództwo. Analogiczne jednostki o charakterze wybitnie ofensywnym tworzono jeszcze tylko w Związku Sowieckim. W pozostałych armiach europejskich czołgi były zorganizowane w niewielkie jednostki liczące po kilkadziesiąt sztuk tych wozów i były używane tylko do wsparcia piechoty.
W marynarce wojennej, Kriegsmarine, położono duży nacisk na budowę okrętów podwodnych, które tak dobrze sprawdziły się w trakcie I wojny światowej. W 1936 roku niemieckie wojska wkroczyły do Nadrenii, która zgodnie z zapisami traktatu wersalskiego miała być strefą zdemilitaryzowaną, czyli pozbawioną wszelkiej infrastruktury wojskowej. Francja i Wielka Brytania właściwie nie zareagowały. W 1936 roku wybuchła również wojna domowa w Hiszpanii. Przeciwko wynikom wyborów, które wygrał lewicowy Front Ludowy, zbuntowała się armia, a na czele rebeliantów stanął generał Francisco Franco, który natychmiast otrzymał wsparcie od Niemiec i Włoch. W 1936 roku Niemcy podpisały z Japonią pakt antykominternowski, który oficjalnie był wymierzony w międzynarodowy komunizm, jednak w rzeczywistości miał prowadzić do podziału stref wpływów na świecie. W 1937 roku do paktu przystąpiły Włochy. W ten sposób powstał sojusz pomiędzy tymi krajami, tak zwana oś Berlin-Rzym-Tokio. Od tego momentu kraje sprzymierzone z Niemcami nazywano państwami osi. Traktaty pokojowe kończące I wojnę światową, jakie podpisały Austria oraz Niemcy, zakazywały połączenia się tych państw. Jednak w latach 20. i 30. takie koncepcje się pojawiały. Nabrały one zupełnie nowego rozpędu po dojściu Hitlera do władzy. Warto zaznaczyć tu, że pierwszym punktem programu NSDAP był punkt mówiący, że Niemcy mają być państwem obejmującym wszystkich należących do narodu niemieckiego. Wykorzystując wzrost sympatii faszystowskich w Austrii oraz słabość tamtejszego rządu, w marcu 1938 roku wojska niemieckie wkraczają do Austrii i witane owacyjnie są przez austriackie społeczeństwo. W ten sposób nastąpił Anschluss, czyli przyłączenie Austrii do III Rzeszy. Państwa zachodnie nie zareagowały. Kolejnym celem Niemców stała się Czechosłowacja, w której zamieszkiwało 3 miliony Niemców, w większości osiedlonych w Sudetach. Wspierani przez Berlin zaczęli żądać najpierw autonomii, a potem wcielenia tych terenów do Niemiec. Napięcie między Niemcami a Czechosłowacją zaczęło narastać, a apogeum osiągnęło w maju 1938 roku, kiedy to wieść o ruchach niemieckiej armii w stronę granicy spowodowało ogłoszenie w Czechosłowacji częściowej mobilizacji. Rząd w Pradze związany był z Francją traktatem sojuszniczym i otrzymał także deklarację wsparcia w konflikcie z Niemcami od Związku Sowieckiego. Europa stanęła w obliczu kolejnej wojny. Mocarstwa zachodnie zdecydowały się na interwencję, by nie dopuścić do wybuchu kolejnego konfliktu. 30 września 1938 roku podczas obrad zwołanej do Monachium konferencji pokojowej przedstawiciele Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Francji zawarli układ, na mocy którego włączono obszar Sudetów do Niemiec. Decyzje dotyczące terytorium czechosłowackiego zostały podjęte bez udziału bezpośrednio zainteresowanych. Przedstawicielom Czechosłowacji Francja i Wielka Brytania zakomunikowały decyzję mocarstw, informując równocześnie, że w wypadku decyzji o stawieniu oporu Niemcom, Czechosłowacja będzie walczyć samotnie. W obliczu takiego obrotu sprawy państwo czechosłowackie przyjęło dyktat, godząc się na przedstawione warunki. Ciężką sytuację polityczną Czechosłowacji wykorzystały Węgry oraz Polska, które wystąpiły ze swoimi żądaniami terytorialnymi. Zaolzie zostało włączone do Polski, a południowa Słowacja do Węgier. W ten sposób oba państwa współuczestniczyły de facto w rozbiorze Czechosłowacji. Państwo czechosłowackie przetrwało do marca 1939 roku, kiedy to wspierani przez Niemców nacjonaliści słowaccy, na czele których stał ksiądz Tiso, proklamowali niepodległość. Na pozostałym terytorium powstał zależny od Niemiec protektorat Czech i Moraw. Ostatnim bezkrwawym podbojem Hitlera było przyłączenie do Niemiec okręgu Kłajpedy, którą odebrano Litwie. Intensywną ekspansję w Azji prowadziła Japonia. Rozwój przemysłu oraz przyrost populacji powodował uzależnienie od dostaw surowców i żywności z krajów sąsiednich. Budzący się japoński nacjonalizm oraz słabość leżących w pobliżu Chin stwarzała okazję do potencjalnie łatwych zdobyczy terytorialnych. W 1931 roku Japończycy rozpoczęli wojnę z Chinami, opanowując prowincję Mandżurię, na terenie której utworzyli marionetkowe państwo, czyli niesamodzielne cesarstwo Mandżukuo. W 1937 roku Japończycy ponownie uderzyli na Chiny, zajmując większość terenów nadmorskich. Rozpoczęła się długa i niezwykle krwawa wojna chińsko-japońska, która trwała do 1945 roku. W jej trakcie Japończycy wykazywali się niezwykłym okrucieństwem, przeprowadzając liczne masakry względem ludności cywilnej, jak to miało miejsce m.in. w Nankinie, gdzie przez 6 tygodni wymordowano kilkaset tysięcy ludzi.